Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokracja i dzisiaj Wam pokażę stylizację na randkę z moim mężem. Ale się przed Wami otwieram, cholera jasna. Dobra, lecimy. Ostatnio ulubioną sukienką mojego męża, to źle brzmi, chodzi o sukienkę, którą ja noszę, ale mężowi się najbardziej podoba, to jest ta, którą mam na sobie, ale ją już pokazywałam w poprzednich odcinkach, dlatego przejdźmy dalej. Kupiłam sobie kolejne sukienki na kolejne randki i zacznę od tej włoskiej. Ostatnio na TikToku wrzuciłam takiego TikToka, co bym założyła na pogrzeb męża mafioza. Mój mąż nie jest mafiozem, ale gdybym na przykład następnego takiego miała, to myślę, że ta sukienka, którą teraz Wam pokażę, koronkowa, oprócz tego, że na randkę z mężem, nada się też właśnie na taką okazję bardziej formalną. Na Włoszkę. Jest koronka. Tego typu sukienki przypominają mi styl Moniki Bellucci. Co prawda trochę mi brakuje z figury do niej, właściwie jej do mnie. Dla mnie szklanka zawsze jest do połowy pełna, a po prostu Monika jest trochę mniejsza, umówmy się, więc jej brakuje do mnie. Ale tej sukienki by się na pewno nie powstydziła, co prawda zrobiłaby sobie z niej dwie. Co mi się w niej podoba, to że jest przy ciele. Wiem, nie mam sylwetki idealnej do takiej kiecki, ale to nie znaczy, że nie mogę się idealnie w niej czuć. Umówmy się, halo. Do tej sukienki, żeby było jeszcze bardziej włosko, założyłam czarne rajstopy. Tutaj mamy model Rainforced. Oczywiście możecie założyć inne z kolekcji, nie muszą być koniecznie czarne, ale właśnie takie onyksy kojarzą mi się z taką włoską elegancją. Właśnie w Dolce & Gabbana wielokrotnie widziałam połączenie właśnie koronkowych sukienek z ciemnymi rajstopami. Dlatego polecam. Oczywiście macie ode mnie zniżkę jak zawsze, ponieważ no Monę kocham i uwielbiam. I nasza współpraca już trochę trwa. Zniżka cały czas, niezmiennie ta sama, Ewokracja 10. Podlinkuję Wam w opisie. Sukienka niby jest całkowicie zakryta, ale to nie jest sukienka na zimę, ponieważ ona jest totalnie cała w koronce i na taki wieczór, gdzie nie ma 35 stopni jak dzisiaj, spokojnie się sprawdzi. Do tego klasyczne szpilki. Przy klasycznych krojach uwielbiam pójść tak dalej w tej konwencji i może bez szaleństw, ale takie czułenka uważam, że wyglądają najlepiej. Chyba że wolicie sandałki, no to też polecałabym tutaj jakieś proste, klasyczne, bez wzorów, tak by to ładnie się prezentowało i sukienka musi być gwiazdą wieczoru, więc biżuteria już raczej delikatna. W tej koronkowej sukience mam nadzieję, że mąż zaprosi mnie do bardzo drogiej restauracji, gdzie będę mogła zjeść bardzo dobre jedzenie, ale na wypadek, gdyby zaprosił mnie tak po prostu do kina, na przykład na najnowszego Top Guna i... Na to liczę. Mam nadzieję, że mój mąż obejrzy ten odcinek, bo sukienka już jest kupiona, cała stylizacja jest gotowa. Czekam tylko i wyłącznie na to cholerne zaproszenie, bo zaraz ten film z kina wyjdzie i będę musiała go gdzie na Netflixie go będę oglądać, a chcę iść do kina. Mam fajną sukienkę, wiskozową. Do kina unikałabym raczej takich poliestrów, zwłaszcza jak jest ciepło, żebyśmy się tam do tych siedzeń nie przyklejali. Dlatego wiskoza z dodatkiem elastanu w moim przypadku dużego rozmiaru się bardzo dobrze sprawdza, bo nic mnie tutaj nie pije i nie wiecie, nie ściska. Ale pod spodem mam taki mały trik, ponieważ nie mam rajstop i nie chciałabym, żeby po drodze mi uda się obtarły. Mam oczywiście shorty z mojej kolekcji, ale te shorty mają też takie właściwości specjalne delikatnego wygładzenia ciała. Smooth weary są bardzo spoko, ponieważ możemy spokojnie w nich funkcjonować, jeść. Wiecie, mogę zjeść ten popcorn dla dwojga sama i wypić jeszcze litr napoju i będzie wszystko ok, bo oczywiście one lekko modelują tak bardzo subtelnie, ale nie ściskają, nie powodują, że czujemy się w tym po prostu jak w jakimś więzieniu. Jezu, jak ja nie lubię czuć się tak uciemiężniona, zwłaszcza w kinie, umówmy się. Popcorn i gacie wyszczuplające, takie harde. No ja tego nie widzę i Wy chyba też nie, ale te smooth weary całkiem spoko. Czy na rozbieraną randkę? Może niekoniecznie, ale myślę, że one są na tyle fajne, że wstydu też nie będzie. A mój mąż wie, co wyprodukowaliśmy tu z Moną, więc nie zaskoczy go. Sukienka jest w różowe grochy. Może do końca tego nie widać, kiedy ją wybierałam na stronie. Wyglądało to raczej jak na takie beżowe, a okazało się, że to jest róż. Więc spoko, mam też różowe sandałki, takie klapki,
Ale chyba wolę je z czarnymi, klasycznymi, na delikatnej szpilce, oczywiście na tyle komfortowej, żebym się doczłapała na te najwyższe siedzisko tam po tych schodach w kinie i żeby wstydu nie było, żebym się po drodze nie wywaliła, to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o torebkę, to słuchajcie, no dowolnie, tu jest czarny i różowy, poszłabym raczej w czerń. No, wielkość torebki to sobie same wybierzcie, no generalnie do kina kabanosów nie zabieram, kupuję na miejscu, więc może być mała torebka. No chyba, że chcecie zabrać kabanosy i kiełbasy i jajka gotowane i wszystko takie, wiecie. Spotkałam się z czymś takim w kinie, ktoś jadł kanapkę z jajkiem i zapadło mi to bardzo w pamięć, nie róbcie tego, po prostu kupcie już ten popcorn w kinie. Bierzcie małą torebkę tej sukienki. Wracając do rozbieranych randek, jeśli nie przekonują Was shorty z długością takiej, wiecie, wudo, to muszę Wam powiedzieć, że jest coś takiego, co się bardziej sprawdzi i przy okazji również będzie delikatne wysmuklenie. No kurczę, chyba już wiecie, o co chodzi. Czy nie? Czy muszę Wam to powiedzieć głośno? Stringi z mojej kolekcji o różnej wysokości, też podlinkuję oczywiście. Są miękkie, mocno nadające się, więc jeśli chcecie większego wsparcia, to bierzcie rozmiar albo nawet dwa rozmiary mniejsze, ponieważ one się bardzo ładnie nadają w każdą stronę i są bardzo komfortowe i tyłek w nich wygląda. Musieliśmy na chwilę przerwać nagrywanie, ponieważ tutaj nasz pan kierownik miał do opowiedzenia bardzo pikantną historię z własnych randek i kina. Mianowicie dziewczyna zaproszona do kina wzięła ze sobą pasztet podlaski i pieczywo i na miejscu podczas oglądania filmu komponowała z tego kanapki. Okej, okay, powiem Wam tak, mogłam zjeść dużo pasztetu podlaskiego, wiadomo, skład jest okropny, ale klasyka, klasyka. Nie wpadłabym na pomysł, żeby to zrobić w kinie, ale odważna dziewczyna. Jestem ciekawa, jakie Wy historie z kina macie tam za nazwą, bo coś czuję, że macie, więc jeśli dotrwałyście, dotrwaliście, bo panowie też podejrzewam są, to dajcie mi znać, co Wy ciekawego doświadczyliście właśnie na kinowej randce. Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie, że kolejny odcinek w środę o 15, w sobotę o 15, ale żebyście byli ze mną, no to subskrypcja i łapka w górę, mile widziana, no i dzwoneczek, bo on Wam przypomni o kolejnym odcinku, który będzie równie ciekawy. Buziaki!